Siema mordeczki. Tak, to ten popierdolony od dupka. Słuchajcie, opowiem wam bajkę. Taką na dobranoc, dobra? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mamy 2019 rok, czyli musicie się wyobrażać, bo tak jest. I wyobrażacie sobie, że jakiś ksiądz po całym dniu wsiada do swojego Bentleya, który dostał Bentley od, jak to, bezdomnych, wsiada do Bentleya, ma cały worek pieniędzy i jedzie sobie samochodem, jedzie, zatrzymuje się na czerwonym świetle i podchodzi do niego dwóch biednych ludzi i mówi: szczęść Boże, my chcielibyśmy jakieś pieniążki na jedzenie, może jakieś jedzenie. A ksiądz mówi: a co, ja jestem instytucja charytatywna? I odjeżdża. Podjeżdża pod swój piękny dom. Jest cały na czarno ubrany, wiecie, tu koloratka. Wychodzi, idzie do domu i w pewnym momencie wychodzi do niego dwóch gości palących trawę, czyli no w Polsce nie można, czyli już coś nielegalnego. Są w kapturach. Jeden do niego mówi: priwiet, po czemu ty tak działasz? On: dzwonię na policję. Oni: proszę księdza, my mamy taką sprawę. Ksiądz jest od Boga, tak? To ksiądz weźmie teraz ten worek pieniędzy i da tym bezdomnym, co tam teraz idą. On: dzwonię na policję. Ksiądz kiedyś dostał od bezdomnych samochód, to jeszcze ksiądz im odda samochód. On: a dlaczego? Bo ksiądz jest od Boga. Albo weźmiemy odkurzacz i księdzu w dupę wsadzimy. I kto to jest w tej historii zły? Ci, co dali pieniądze bezdomnym i samochód, który i tak dostał od bezdomnych, czy ten, który miał wyjebane, a mówi, że jest od Boga? Coś tu się chyba popierdoliło, co?